zanim mi całe miasto zawiesi pracę. Niech staną wszystkie tramwaje i dorożki. Niech stanie cały ruch kołowy. Niech zamknięte zostaną wszystkie banki, sklepy, restauracje, kawiarnie, serca w piersiach, krew w żyłach. Niech lud robotniczy wylegnie na ulicę. Niech rozpocznie się demonstracja. Niech rozpocznie się rewolucja. Niech rozpocznie się już, bo z głodu do kręgosłupa przyrastają nam żołądki, bo nie ma już siły w mięśniach, bo atomy szaleństwa tworzą w głowach nici jak przeciona. Robotnicy i robotnice, bracia i siostry, na znak protestu przeciw nowym i nieustannym zbrodniom rządu carskiego cała Łódź stanąć musi. Niech na ulicach miast powiewa czerwony sztandar ludu pracującego. Niech powiewają resztki naszej godności, ochłapy sił, skóra zdarta z kości, które tylko nią były obciągnięte. Do strajku powszechnego! Do strajku! Do demonstracji! Do demonstracji! Niech żyje Łódź robotnicza! Niech żyje! Niech żyje rewolucja! Niech żyje! Niech żyje, albo i nie żyje, ale już niech, bo pomrzemy wszyscy, nie próbując nawet życia. Na barykady! Porzućcie pracę! Porzućcie pracę! Porzućcie pracę, dzieci włókniarek, dosyć już potu, spawionych rąk.
wyciągamy ręce. I wielki sznur z powietrza wiążemy bracia dla was. Z krzyku załamanego z zaciśniętych pięści. Odrywa się dzwon i serce milczące na trwogę. Proszą ranne kamienie. Prosi woda zabita. Stoimy na granicy. Stoimy na granicy. Stoimy na granicy. Nazywanej rozsądkiem. I w pożar się patrzy. Śmierć podziwiamy. Thank you.
A gdzie idzie do was? A skąd to ci wiadomo? I krok powolutku. Idź z powrotem do drogi kroków 7. Uważaj, jak widzisz ulicą. Dwugarncowa, kroków jakich 100. Boże, broń! W środku jest nasza bomba! A gdzie to wiesz? Nikomu słowa nie piśniesz. Idź z powrotem do drogi kroków 7. Natrafisz szpadlem na twarde. Głęboko ona, nie ten łopisz. Boże, broń! Słup wiarstowy, na którym stoi napis 17. To wszystko zaraz zanieś do naszych. I kop powolutku. Idź z powrotem do drogi kroków 7. Nic się nie bój! Kroków jakich 100. Uważaj, jak idziesz ulicą. Do domu odnieś. Przywiozłem od naszych. A skąd to ci wiadomo? Na przechowanie bombę. Uważaj, jak idziesz ulicą. Kroków jakich 100. Słup wiarstowy, na którym stoi napis 17. Od tego słupa idź prosto, pole masz do kępy. Stoi sosna. Stań pod nią tyłem. Idź z powrotem do drogi kroków 7. To jest 7. I kroków powolutku. Głęboko. Ma jeden łokieć. Natrafisz szpadlem na twarde. To będzie bańka zalutowana. Dwugarncowa. Nic się nie bój. W środku jest nasza bomba. To wszystko zaraz zanieś do naszych. A gdzie to wiesz? Boże, broń! Do domu odnieś! Zakop! Nikomu słowa nie piśniesz. Aż przyjdzie towarzysz. Ja nigdy nie kochałem. Nikogo. Niczego. Ani się. Dlaczego? Dlaczego? Bo zawsze coś musiałem. A kochać tylko mogłem. Dom. Praca. 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 Dom. Nie mogłem zaniedbywać obowiązków. Musiałem z czegoś żyć. Musiałem być potrzebny. Nie zauważyłem, że nie ma w tym mnie. Jest tylko moja użyteczność. Myślałem, że tak trzeba, że nie mogę niczego chcieć, niczego pragnąć, niczego czuć. Kochać. Gdybym czuł, już dawno by nie wytrzymał. Dopiero teraz widzę, że dłużej tak się nie da. Po co tak żyć? Po co? Bez życia. Moje istnienie jest tylko ciężarem. Już nie zależy mi na nim. Więc wreszcie mogę pozwolić sobie pokochać. Pokochać was, którzy przyjdziecie po mnie. I pokochać siebie. Dlatego chcę nas uwolnić. Was od oprawców, siebie od bezsensu. Teraz widzę, że tego czynu dokonam. Teraz mam straszną broń, która mi cudem wpadła w ręce. Głośny! Huczny będzie ten mój ostatni czyn. Wszyscy będą wiedzieli, jak gruchnie mój pocisk. Zginę tak, jak zginąć należało. Będę miał przy sobie list w kopercie o tym, kim jestem, żeby w gazecie dobrze ogłosili. Będę miał też list do partii, w którym znam wszystkie swoje błędy i pożałuję tego, ale w końcu poproszę i zażądam, aby moją pamięć oczyścić. Przede wszystkim z nędznej po twarzy o zdradzie. Ten list trzeba będzie komuś podyktować. I wypisać w nim wszystkie rzeczy złe, ale i dobre, których też było wiele i które wszystkie co do jednej pamiętam.
upadł z mych kolanek kłębek włóczki. Rozwijał się w pośpiechu i uciekał na osiem. Trzymałam początek rzeki. Owijałam na palec serdecznie jak pierścionek. Chciałam uchronić. Toczył się po ostrych pochyłościach, czasem piął się pod górę. Przychodził splątany i milczał. Nigdy już nie powróci na słodki tron mych kolan. Jednostajny ruch planety po okręgu, po zamkniętym okręgu. To nigdy nie jest nowy początek. Każda rewolucja zaczyna się od iskry. Od kolejnych wdechów i wydechów. Od ciągu pojedynczych decyzji. Największe rewolucje w dziejach wybuchały dzięki ludziom, którzy potrafili odrzucić wszystko, czego uczono ich całe życie. Tutaj stało się dla mnie jasne to, w co często wątpiłem. Byli jeszcze wśród nas szlachetni, w których sercach żyła i znajdowała potwierdzenie świadomość wielkiego ładu. Jako że wzniosły przykład prowadzi nas do naśladowania, poprzysiągłem sobie, że raczej padnę samotnie z wolnymi, niż pójdę z niewolnikami w pochodzie triumfa. Dlatego stoję bez dłoni. Rewolucje niszczą swoich przeciwników nieznacznie tylko silniej niż zwolenników. Wszystkie rewolucje są mrzonkami chorej wyobraźni. Dopóki do nich nie dojdzie. Wtedy stają się nieuniknioną, historyczną koniecznością. Stąd moje zainteresowanie jedyną rewolucją, która czemuś służy. Rewolucją w sobie samym. Wszystkie inne powtarzają się. Ciągle się powtarzają, bo taka jest ludzka natura. Dopóki człowiek się nie zmieni, nie zrobi tego kroku, nie zrezygnuje z przemocy, wyrachowania, panowania nad materią, wszystko będzie się powtarzać! Nadzieja jest fundamentem rewolucji. Bez niej jesteśmy jak proch, który czeka aż porwie go wiatr. Dlaczego według ciebie to się nie udało? Z tego samego powodu, dla którego pies trzymany na krótkiej smyczy robi się agresywny. Z tego samego powodu, dla którego więzień trzymany za długo w izolacji staje się brutalny. I z tego samego powodu, dla którego dyktatury najczęściej kończą się rewolucją. Popatrz. Jakby była przekonana, że jej gorejąca młodość spali w płomieniu wroga na popiół. Jakby wyobrażała sobie, że jutro z krążącego w jej żyłach zapału wyłoni się jej idealny świat. Rozkosz. Nie uznaję żadnych kajdan. Jest największa, gdy zrywa je wszystkie. Jej dusza jest nieczuła. Nie pozwala, aby zrodziło się w niej żadne uczucie z nikim przyjemności. Rewolucja jest panią afektów duszy! Skąd nie wiem, że to prawdziwa bomba? Obywatelki i obywatele! Spróbujmy podsumować, czy rewolucja osiągnęła swój cel. Nie wymagam żadnej dyskusji, tym bardziej ostrych słów. Ale wymagam refleksji. A za refleksją działania. Kto z was, towarzysze, pracuje w 8-godzinnym trybie? A kto z was jest w stanie zapewnić sobie dobrobyt z tych płac? Bo tak między Bogiem a prawdą, to mało kto z nas jest w stanie to osiągnąć. Przynajmniej
przynajmniej wyjść ją w ciągu nadgodzin, ewentualnie drugie godziny. Słabszy dzień? Gorszy okres w życiu? Przewlekłe zmęczenie. Tylko to, co najwyżej, zmusiłoby mnie do 8 godzin pracy. 8 godzin, które przecież powinny być normą zapewniającą nam czas na dom, rodzinę, przyjemność. Jak? Ja się pytam, jak z tego zrobić zakupy, zapłacić rachunki i jeszcze może coś odłożyć? Na przyszłość? Na lato? Na lepszy jutro? Lepiej, lepiej! Kto z was, towarzysze, jest pewien swoich zarobków? Pewien, że na koniec tygodnia przyniesie do domu pensję nie mniejszą niż tydzień wcześniej? Ba, że w ogóle tę pensję dostanie. Niesprawiedliwe traktowanie przez pracodawców. Ta niepewność i ciągły strach. Czy dostaniemy robotę? Czy pensja nie będzie zaniżona? Czy obowiązki i wymagania nie przerosną wynagrodzenia? Często też, towarzysze, boimy się, czy nas nie zwolnią. Bez argumentów i nieprawomocnie, ale to Boga temu zabroni. I przychodzi ten nieznośny wybór między przyszłością a teraźniejszością. Praca na czarno? Dobre pieniądze. Ale brak perspektywy. Umowa? Marne zarobki, ale bezpieczna przyszłość. Często też z dostępem do ubezpieczenia lub pomocy lekarskiej. Walczyliśmy o zdrowie i godne warunki pracy. Towarzysze, czy w razie urazu lub wypadku macie pewność, że dostaniecie potrzebną wam pomoc? Bez 3-letniego okresu oczekiwania. Albo odszkodowanie od zadanych ran. Bez dodatków w postaci zamartwiania się na śmierć. Jakie to męczące. Właśnie, towarzysze, jak tam wasze urlopy? Kto z was planuje urlop na ten rok? A może sytuacja znowu zmusi nas do zwłoki? Ktoś z nas tutaj na pewno ma jeszcze urlop sprzed 2 lat. Chciałbym sobie za to rękę uciąć. Albo nie. Nie, lepiej nie, bo nie wiem co z ubezpieczeniem. Wracając do teraźniejszości. Towarzysze, wiedzieliście, że za czas strajku należy nam się zapłata? Dosyć aktualny temat, prawdaż? Możemy mówić o tym, co nas frasuje. Mamy prawo organizować strajki, jeżeli obecne warunki pracy nam nie odpowiadają. Należy nam się głos i swoboda wypowiedzi. Wolno nam żyć! Wolno nam żyć ponadto bez ciągłej niechęci do życia! Bez obawy i frustracji. Z bezowocnej gonitwy za dobrobytem. Mogę mieć słabszy dzień. Bez wyrzutów sumienia, że nie zarobię na dom, bo renta męża jest zaniżona, a rehabilitacja to tylko marzenie. Mogę źle się czuć, ale nie ulegajmy błogiej ułudzie, że rewolucja się już skończyła. Na to akurat pozwolić sobie nie możemy. Pytania? Pytania skłaniają do refleksji. Refleksja rodzi działanie. A działanie daje rezultat. Dajcie, 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 daj
zniszczyć ich braku i pomysłów rządu. Kiedy opadła groza, pogasły reflektory. Zobaczyliśmy, że jesteśmy na śmietniku. W bardzo dziwnych pozach. Jedni z wyciągniętą szyją, inni z otwartymi ustami, z których sączyła się jeszcze ojczyzna. Inni z pięścią przyciśniętą do oczu. Skurczeni, empatycznie, patetycznie wyprężeni. W rękach mieliśmy kawałki blachy i kości. Światło reflektorów przemieniało ich symbole. Ale teraz to były tylko kości i blacha. Nie mieliśmy dokąd odejść. Zostaliśmy na śmietniku. Robiliśmy porządek. Kości i blachy oddaliśmy do archiwum. Słuchaliśmy. Szczebiotania tramwajów. Jaskółcze to było słodkie. Nowe życie słało nam się pod nogi. Wali, pokój mi znów doprosił.
przy ogromnej sali, do swej nory listy. Tu, tam, tyle wszędzie równo kręciło się. Doba ma 24, tak? Godziny. 10 na fabryki, 8 na papierze, z drogą do 13, 5, 6 dla rodziny. Sen? Płoczą za swego. Kiedy? Jak chcę. Wierzę. Dobrze, jeśli nie. Gdy to często bywa, z brzuchem chodzi. I płód ciska się za wzięcie. Łamana zmęczenie, bezsilna. Używam. Czuć się tajemnie, bo jest w momencie. Powoła wszystkiego. Jak jej gamczyna, o której nie bez kluczu. Wybóz, jak przychodzi. I było to dalej. Już na nich bliscy ręce znosi i stała do zwykłej roboty. Że dawniej kobieta nie napracowała się tyle przez 12 godzin, co dzisiaj przez 8. Nie pracować dzisiaj, to umierać bez pracy. Pracować, to umierać przez pracę. Majster N. zaczął mi dokuczyć. Nie chciał naprawiać maszyny. Wybranym przez siebie i specjalnymi względami obdarzonym robotnikom maszyny reperuje znacznie staranniej. Majster K. zaczął się do mnie przyczepiać. Zatrzymał mi maszynę. Sama musiała mnie opuścić. Zwyzywał mnie wobec wszystkich najgorszymi słowami. Sam właściciel P. robił mi też propozycję i chciałby znać spotkania. Majster O. prześladuje każdą młodą kobietę. Pan to nie chce o tym słyszeć. Majster T. zaczął mnie prześladować. Wypytywał mnie, czy jestem panną. Gdzie mieszkam? Czy mieszkam sama? Czy mam kogoś? Czy mam męża? Czy się z nim spotkam? Co robię po pracy? Tu i kończę. Bałam się do nieprzytomności. Opierałam się, póki mogłam, ale ogromnie bałam się utracić pracę. Młode i niedoświadczone kobiety zmuszone były bardzo się z nim liczyć. Jak daleko byłem mu uległa, nie wiem. Na sali jeszcze nikogo nie było. Zażądał ode mnie, bym mu się oddała. Zmusił mnie do uczciwości. Majster T. wziął mnie siłą w klasie. Złapał mnie za ręce, opadł o ścianę i wsupisku do ciebie. Krzyczałam, ale w fabryce jeszcze nikogo nie było. Wziął mnie po klasie 3 lata i miałam ponownie powiedzieć. I co to znaczy, kiedy myślałam, to się mi dalej gwałcił, a ja nie miałam dokąd uciec. Gwałcił mnie brutalnie, trzymając za gardło. Thank you.
Nic, co zdarzyło się do tej pory, nie zdołało mnie zniszczyć. Właściwie nic nie uległo zniszczeniu poza moimi złudzeniami. Ja zaś pozostałem nienaruszony i świat pozostał nienaruszony. Może już jutro wybuchnie rewolucja, zaraza, nastąpi trzęsienie ziemi. Może już jutro nie będzie nikogo, do kogo można by się zwrócić z prośbą o pomoc, współczucie, wiarę. Odniosłem wrażenie, że wielki kataklizm już się objawił, a ja nie mogę czuć się bardziej samotny niż w tej właśnie chwili. Postanowiłem odtąd, że nie będę niczego pragnął, niczego oczekiwał, że będę żył jak zwierzę, jak drapieżnik, jak pirat i grabieżca. I gdyby wybuchła wojna i przyszłoby mi na nią iść, chwyciłbym za bagnet i wbił go aż po samą rękojeść. I gdyby nakazem dnia byłoby gwałcić, gwałciłbym ile leży. Czy w tej chwili ładowny w świecie nowego dnia, ziemię nie słania się od nadmiaru ludzkiej zbrodni, ludzkiej niedoli? Czy choć jeden element człowieczej natury uległ zmianie, jakiejś istotnej, zasadniczej zmianie pod wpływem nieprzerwanego marszu historii? Stało się jedynie to, że człowiek został zdradzony przez to, co nazywa swą lepszą naturą. Na krańcach swego duchowego bytu odkrywa, że jest nagi jak dzikus. Można powiedzieć, że znalazłszy Boga jest oczyszczony do kości jak szkielet. Musi na powrót zanurzyć się w życiu, aby odzyskać ciało. Duszę dręczy pragnienie. Słowo musi stać się ciałem. Gdy moje oko zatrzyma się na okruszynie chleba, chwycę ją w szpony i pożrę! Teraz, kiedy jesteśmy sami, możemy porozmawiać. Chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka. To znaczy czarne słońce o złamanych promieniach. Nigdy nie mogłam myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu. I teraz, kiedy leżą na kamieniu jak bezbronne gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, nogi leżą osobno, osobno głowa i nogi rycerza. Pogrzeb będziesz miał żołnierski, chociaż nigdy nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na jakim trochę się znam. Nie będzie gromnic i śpiewu, będą ląty i huk, kir wleciony po bruku, hełmy, podkute buty, konie artyleryjskie, werbel, werbel! Wiem, to nic pięknego. Będą to moje manewry przed objęciem władzy. Trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę. Tak czy owak musiałeś zginąć, bo nie byłeś do życia. Wierzyłeś w kryształowe pojęcie, a nie glinę ludzką. Ciągle żyłeś kurczami, we śnie łowiłeś chimery, łapczywi gryzłeś powietrze i ciągle wymiotowałeś. Nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy. Nawet oddychać nie umiałeś. Yeah.
była ciężko chora. I niełatwo przyszło jej wyjść na miasto po bułki dla smyka. Gdy po latach nierozumnego dzieciństwa i płochej młodości przychodziły pierwsze klęski życiowe i niedole, zrozumiałem, czym jest serce matki w życiu człowieka i dziejach świata. Bywało mi straszliwie smutno, że już nigdy nie będę mógł powiedzieć tej męczennicy, że ją kocham. Przeszła przez życie z oczami szeroko otwartymi i sercem pełnym pragnień. Zdziwione oczy zbyt szybko zgasiła śmierć. Serce skonało, pokrzywdzone i niesyte miłości. Ciężko jest umierać w 33 roku życia, gdy z nadzieją patrzy się na słońce i z trwogą na dwoje małych dzieci. We wspomnieniu po niej pozostał na zawsze nienazwany żal. Jej światem był Żyrardów. Od najmłodszych lat pracowała w fabryce, była przekręcaczką. Rodziła dzieci, niańczyła je, czuwała nad nimi po nocach. Kładła jedno po drugim do grobu. Wreszcie poszła za nimi. Ciężka praca, poronienie, suchoty, krwotoki i śmierć. A 40 lat przed kresem, o którym mówił psalmista. Trochę czystego górskiego powietrza, obfite pożywienie i wypoczynek dostatecznie długi mogły ją uratować. Takie rzeczy nie są dla ubogich przekręcaczek o snach. Dnia lutowego popołudnia po Matce Boskiej Grobnicznej szliśmy za jej trumną z ojcem i młodszą siostrą. Skądś dolatywał odgłos dzwonu. Gdy matkę zakopali na cmentarzu, gdy wszyscy zaczęli się rozchodzić, żal, który na długie lata wyprzedził rozumienie tragedii młodej robotnicy, chwycił nas kościstą ręką za serce i wycisnął z niego bezrady żal. Było bardzo chłodno. Musieliśmy iść dalej. A tam sama w grobie została nasza matka. Ten płacz zmarzniętych dzieci biegnących z cmentarza do domu po zmroku był śmieszny. I tą śmiesznością bezgranicznie smutny. Brakło mu namaszczonego gestu i histerycznej powagi. Te tragedie, które stają się tragediami dopiero w odległej retrospektywie wspomnienia, nie mają jeszcze swoich Sofoklesów i Szekspirów. Mijają niezauważone i nieocenione należycie. Może dlatego, że są tak liczne.